Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi łukowskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do apelu przy pomniku upamiętniającym stacjonowanie w uroczysku Jata żołnierzy 1. Batalionu 35. Pułku Piechoty 9. Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej, aby przywołać wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Przywołuję do nas wszystkich uczestników zrywów narodowych, którzy na przestrzeni dziejów oddali życie za wolność Rzeczypospolitej na ziemi łukowskiej. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterów wrześniowo-październikowych bojów 1939 roku, którzy przeciwstawili się hitlerowskiej i sowieckiej agresji. Przywołuję żołnierzy walczących na ziemi łukowskiej, a wśród nich żołnierzy generała Franciszka Kleberga, których oddali życie za ojczyznę. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, którzy polegli w walce o niepodległość. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy podziemnego państwa polskiego, którzy pod okupacją niemiecką i sowiecką kontynuowali walkę o wyzwolenie ojczyzny. Wołam powstańców warszawskich, żołnierzy z Wołyńskiej, Lwowskiej i Wileńskiej Dywizji Armii Krajowej oraz bohaterów poległych w Lasach Świętokrzyskich i Puszczy Solskiej, a także na innych polach bitew. Stańcie do apelu! Wzywam do nas żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łuków i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy 70 lat temu w tych lasach toczyli z niemieckim okupantem krwawe boje. Wołam partyzantów z 1. Batalionu 35. Pułku Piechoty Armii Krajowej z Jaty, którzy polegli w bitwie z Niemcami pod Gręzówką i zostali pochowani na cmentarzach w Łukowie, Trzebieszowie, Radoryżu Kościelnym oraz Staninie. Stańcie do apelu! Wzywam komendantów Armii Krajowej, generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot, zamordowanego przez Niemców w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w sierpniu 1944 roku. Generała Leopolda Kulickiego, pseudonim Niedźwiadek, zamordowanego w grudniu 1946 roku w więzieniu na Łubiance w Moskwie. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas komendantów Okręgu Lublin Armii Krajowej, generała Józefa Spychalskiego, pseudonim Czarny, Ścibór, zamordowanego w Sachsenhausen w 1944 roku, generała Kazimierza Dumidajskiego, pseudonim Marcin, zamordowanego w łagrze sowieckim w Skopinie w 1947 roku. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas kapitana Stanisława Chmielarskiego, pseudonim Bogdan, dowódcę ketywu obwodu Armii Krajowej Białej Podlaska, który zginął w 1945 roku, podporucznika Stefana Kosobuckiego, pseudonim Sęk, pierwszego komendanta oddziału leśnego Narodowych Sił Zbrojnych w Jacie, zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w Siedlcach w 1944 roku. Stańcie do apelu! Wołam komendantów obwodu Łuków Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, podpułkownika Wacława Andrzeja Rejmaka, pseudonim Ostoja, zamordowanego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
1945 roku pod Pociechą koło Garbowa majora Zygmunta Bagrowskiego, pseudonim Marcin, zamordowanego na Majdanku w 1944 roku, porucznika Antoniego Rucińskiego, pseudonim Kazimierz, zastrzelonego w Białej Podlaskiej w 1943 roku, porucznika Stanisława Grafika, pseudonim Tadeusz, straconego w Lublinie w 1943 roku, podporucznika Adama Kołodzieja, pseudonim Wrzos, straconego w 1942 roku w Auschwitz. Stańcie! Do apelu! Wzywam komendantów rejonów Łukowskiego Obwodu Armii Krajowej, kapitana Antoniego Krasuskiego, pseudonim Rumsza, zastrzelonego w 1943 roku, podporucznika Józefa Capa, pseudonim Konrad, zamordowanego na Ogumininie w 1944 roku, podporucznika Piotra Żudraka, pseudonim Tadeusz, zamordowanego w 1944 roku w Hermanowie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, starszego wachmistrza Zygmunta Gajewskiego, zamordowanego w Lublinie w 1943 roku, oraz wachmistrza Józefa Hołyńskiego, pseudonim Tomasz. Stańcie! Do apelu! Przywołuję do nas poległych, zamordowanych i zaginionych dowódców oraz oficerów obwodu Armii Krajowej Łuków, kapitana Adama Nęckiego, pseudonim Konrad, poruczników Mieczysława Kańskiego, pseudonim Czeczot, Bolesława Kownackiego, pseudonim Suchy, Klemensa Drewnowskiego, Stanisława Dębskiego, Jana Wiącka, pseudonim Lot, Stefana Dyla i Zygmunta Pawlika, pseudonim Stańczyk, podporucznika Kazimierza Śmiegockiego, wachmistrza Ryszarda Borkenhagena, pseudonim Saba oraz Władysława Smyka i Mieczysława Majewskiego. Stańcie! Do apelu! Wzywam wszystkich pomordowanych i zaginionych żołnierzy Służby Zwycięstwa Polsce, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Wojskowej i Pomocniczej Służby Kobiet oraz żołnierzy Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z Obwodu Łuków i Okręgu Lublin Armii Krajowej, którzy walczyli z okupantami. Przywołuję do nas dzieci, młodzież, kobiety i mężczyzn, którzy za pomoc partyzantom z Obwodu Łuków i Okręgu Lublin Armii Krajowej zostali zamordowani w katowniach Gestapo i NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa i w łagrach sowieckich. Stańcie! Do apelu! Zginęli śmierć uczest! Do was zwracam się, potomni bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Nie zapomnijcie. Niech ich postacie i heroiczne czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Szczęść i pamięć! Salwa honorowa! Kompania, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spocznij! Kompania, do salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Salwą! Masz! Salwą! Masz! Salwą! Masz! Kompania, spocznij! Kompania, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz!